Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Karim Benzema w ostatnim czasie dał jasno do zrozumienia, że zamierza pokonać Roberta Lewandowskiego w walce o tytuł najlepszego piłkarza roku. Jakie szanse mają poszczególni piłkarze na wygranie złotej piłki? Który z zawodników posiada najlepsze statystyki? Dlaczego France Football zmieniło zasady przyznawania nagrody? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Partnerem kanału jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Rejestrując się z kodem FUTBAL30 otrzymacie darmowe 30 zł na pierwszy zakład. Podwojenie pierwszego depozytu do 1200 zł, na przykład doładowujecie konto za 200 zł, a STS dodaje Wam kolejne bonusowe 200 zł oraz zwrot pieniędzy za pierwszy zakład do 200 zł. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 250 tysięcy. Chciałbym Wam również bardzo podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy film. Dzisiejszy materiał w całości poświęcimy najbliższej gali złotej piłki. Z faktu na ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w Lidze Mistrzów, ale i nie tylko. Zacznijmy od tego, że w tym roku będą obowiązywać zupełnie inne zasady przyznawania owej nagrody. W tym roku gala Ballon d'Oru odbędzie się już we wrześniu, bądź październiku. A to ze względu, że pod uwagę będzie teraz brany sezon piłkarski, a nie rok kalendarzowy. Dlatego o wygraną mogą powalczyć zawodnicy, którzy najlepiej się zaprezentowali w sezonie 2021-2022. Zapytacie więc, co z mundialem w Katarze? Gra i osiągnięcia w tym turnieju będą uwzględniane na gali w 2023 roku. I tu też przechodzimy do kolejnej zmiany. Piłkarze już nie otrzymają nagrody za zdobyte trofea, jak Liga Mistrzów, czy dobrze nam znana Copa America. Pod uwagę będą brane wyłącznie osiągnięcia indywidualne oraz wpływ piłkarza na drużynę, co niestety dla nas może być lekko niepokojące, ale do tego przejdziemy. Ostatnią rzeczą jest dopuszczenie do głosowania dziennikarzy ze 100 krajów rankingu FIFA, a nie z niemal wszystkich państw tej federacji, co miało miejsce wcześniej. Tak te zmiany skomentował również szef France Football, który jest organizatorem całej gali. Chodzi o unikanie niejasności i konsekwencje. Złota piłka to indywidualne wyróżnienie oparte na indywidualnych występach. Tu niestety można jednak się przyczepić do jednego ważnego aspektu. France Football poniekąd przyznało, że po wprowadzonych zmianach zawodnicy nie będą zgarniać prestiżowej statuetki za nazwisko czy popularność polityczną. Przez to poniekąd sami strzelili sobie w kolano, przyznając się do takiego schematu przyznawania złotej piłki. Plebiscyty typu FIFA The Best czy Ballon d'Oru powinny przyznawać swoje główne nagrody za, podkreślam, osiągnięcia indywidualne, a jak widać France Football dopiero teraz planuje faktycznie kierować się tą fundamentalną zasadą. Zostawmy jednak już tą część tematu i skupmy się na kolejnej fazie, jeżeli tak to mogę ująć. Z trzeźwego punktu widzenia przyznanie w tym roku nagrody Leo Messiemu czy Cristiano Ronaldo byłoby największym absurdem w ostatnich latach, jeśli nie i dekady. Argentyńczyk w PSG gra często poniżej oczekiwań, natomiast Portugalczyk w tym roku kalendarzowym radzi sobie wyjątkowo średnio, mimo że jeszcze jesienią ciągnął cały Manchester United. Nie oznacza to, że teraz tego nie robi, jednak nie jest już to tak widoczne. Po raz kolejny faworytem do zdobycia złotej piłki w 2022 roku jest Robert Lewandowski, ale to nie jedyny faworyt. Chcąc nie chcąc, Polak musi dzielić te miejsce z Karimem Benzemą, czyli napastnikiem, który po odejściu CR7 z Królewskich wszedł na zupełnie nowy level swoich umiejętności. Jeszcze w 2017 roku nikt by się nie spodziewał, że słynący ze swojej średniej skuteczności Karim teraz może realnie powalczyć o najbardziej prestiżową statuetkę na świecie. A jednak, głośno 34-latku zrobiło się po raz kolejny w środę w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea. Francuz na Stamford Bridge ustrzelił hat-tricka w przeciągu 25 minut, nie licząc przerwy między połowami. To już duże osiągnięcie, a jeśli spojrzymy na jego ogólne statystyki z tego sezonu, to można być pod dużym wrażeniem. Jedynie w lidze hiszpańskiej po 26 meczach zdobył 24 bramki i 11 asyst, co daje średnio jedno trafienie na 90 minut. Dla porównania Robert Lewandowski na 28 kolejek Bundesligi zdobył 31 bramek i jedną asystę, co w jego wypadku daje mu średnio jedno trafienie co 78 minut. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że w rankingu lig UEFA La Liga zajmuje drugą pozycję zaraz za Premier League, natomiast Bundesliga okupuje czwarte miejsce za włoską Serie A, a to z pewnością może być decydujące w ostatecznym głosowaniu. Przejdźmy jednak dalej do Ligi Mistrzów.
Benzema po 8 występach ma 11 goli i 1 asystę, natomiast Lewy po 9 występach ma 12 goli i 3 asysty. Obaj w Champions League zdobywają bramki średnio co około 65 minut. Ostatnim przystankiem są Puchary Krajowe. W przypadku Francuza to 2 bramki i 1 asysta na 2 spotkania, a w przypadku Polaka 2 bramki na 1 spotkanie. Oczywiście pod uwagę są brane również występy w reprezentacji Polski i tu sytuacja również jest bardzo wyrównana, ponieważ i trójkolorowi i biało-czerwoni awansowali na mundial w Katarze. Co do statystyk sezonu 2021-2022 z meczów narodowych, sprawa przedstawia się następująco. Robert na 7 występów reprezentacji zdobył 6 bramek i 4 asysty. Jeśli chodzi o Karima, jest to także 7 występów, ale 5 bramek i 1 asysta. Francuz grał jednak przeciwko takim drużynom jak Belgia czy Hiszpania, z którą Francja wygrała finał Ligi Narodów, a on strzelił jednego gola. Jednak i Lewandowski zdobył również gola, tyle że w finale baraży ze Szwecją, więc i w tym aspekcie nie można wyznaczyć lepszego. Na pewno duże znaczenie będzie miała dalsza gra w Lidze Mistrzów. Królewscy po pierwszym wygranym meczu z Chelsea na wyjeździe 3-1 niemal zapewnili sobie grę w półfinałach. Natomiast Bayern musi u siebie nadrobić jednobramkową stratę z Villarrealem. To, kto dalej zajdzie w rozgrywkach Champions League, może być kluczowe w ostatecznym głosowaniu złotej piłki. Dlatego warto się przyglądać poczynaniom na tej płaszczyźnie. Z obiektywnego punktu widzenia, na chwilę obecną nie da się wskazać widocznego faworyta do wygrania gali France Football, ale do końca sezonu zostało jeszcze 1,5 miesiąca, więc wiele się może zmienić. Przejdźmy na koniec do wypowiedzi znanych person ze świata futbolu na temat potencjalnego wygranego złotej piłki w tym roku. Takich słów użyła legenda Manchester United, Rio Ferdinand, na temat swojego faworyta w tym wyścigu. Według mnie Benzema to najlepsza dziewiątka na świecie. Możemy mówić o Lewandowskim, to przecież świetny piłkarz. Kane wrócił do wielkiej formy, ale Benzema to teraz zupełnie inny poziom. Jeśli Benzema nie zdobędzie złotej piłki, to będę zaskoczony. Był magiczny. Już w ostatnim 2 meczu w Lidze Mistrzów ustrzelił hat-tricka. Teraz ma następnego. Ten człowiek robi różnicę. Jest kompletnym napastnikiem. Sam Karim Benzema po meczu z Chelsea przyznał, że walka o złotą piłkę to jeden z jego głównych celów na ten rok. To cel zwłaszcza od zeszłego roku, gdy byłem blisko. Teraz mam bardzo dobry sezon. Złota piłka to motywacja, ale nie tylko osobista. Włączam w to zespół, bo jeśli uda mi się go poprowadzić do trofeów, nieuchronnie pojawią się też indywidualne nagrody. Jeszcze dekadę temu regularnie o statuetkę France Football rywalizowali Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Natomiast teraz widzimy zaciętą walkę między Robertem Lewandowskim oraz Karimem Benzemą. Różnica polega na tym, że pierwsza dwójka miała wtedy po 20 parę lat, natomiast Benzema ma 34 lata, a Lewy w sierpniu skończy ten sam wiek. Przykre jest jednak to, że wciąż żyjemy nadzieją, że nasz rodak zdobędzie pierwszą złotą piłkę w karierze, kiedy de facto powinien już taką mieć w 2020 roku, kiedy to pod względem indywidualnym oraz osiągnięć zespołowych nie miał sobie równych. A według Was, kto zdobędzie złotą piłkę w tym roku? Oraz czy w Waszej opinii ta nagroda ma jeszcze jakikolwiek sens? W końcu nie pierwszy raz w historii tego plebiscytu statuetkę zgarnął zawodnik, który wcale nie pokazał się najlepiej w danym roku kalendarzowym. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych odcinkach. Na razie!